Kochani, dzisiaj znowu miałem taką sytuację, że planowałem powiedzieć do was inne słowo, ale zaczynam coraz bardziej rozumieć Pawła, apostoła Pawła, jak pisał o tym, że Duch Święty go w czymś zatrzymał. Czy przychodzi w ogóle takie silne przekonanie, nie? Powiem, że tam złożone jakieś nauczanie, fajne takie w całość. Nie teraz. Teraz to. Nawet nie zdążyłem sobie w mój zeszyt z nauczaniami wpisać tego słowa. Ale to jest bardzo ważne, bo od dłuższego czasu to we mnie cały czas pracuje. Zresztą ci z was, którzy przychodzą na środowe też modlitwy, wiecie, jak dużo też kładziemy nacisk na słowo. Ja bym chciał to dzisiaj spiąć taką klamrą, tak zamknąć to, co mam jakby do powiedzenia z perspektywy właśnie tego nauczania. Zatytułowałem to słowo, to nauczanie, słowo jako absolut. I będę chciał dzisiaj pokazać wam parę rzeczy z tym związanych. Zacznę od początku. Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Czytałem ten fragment setki razy. Może i tysiące. Masę razy. Za każdym razem widzę w nim coś więcej. Widzę w nim jakąś głębię. To między innymi z tego fragmentu dowiedziałem się też, że Słowem jest Chrystus. Że Słowem Boga jest Chrystus. Tak, oczywiście to nie jest jedyny fragment, myślę, objawienie Jana, ale gdzieś tam nurkując w te proste wersety, zanurzając się w nie. Nie intelektualnie, ale w ogóle pokaż mi tam. Chcę być taką koparką. Biorę ten w ogóle ten i zanurzam tam dalej. I dalej. I jakiś czas temu zobaczyłem też pewną zasadę duchową, która tutaj jest ukazana. Także na początku każdego zagadnienia jest słowo. Słowo jest na początku każdego zagadnienia. Ludzie by często chcieli, żeby to była myśl. Ale słowo jest na początku każdego zagadnienia i bez słowa nic by nie powstało z tego, co dotąd powstało i nadal bez słowa nic nie powstaje. Nic nie powstaje bez słowa. I teraz wypowiadane słowo jest kluczem. Wypowiadane z wiarą, bo w ogóle to, co dzisiaj będę o tym mówił, to będzie pewien nierozerwalny związek słowa i wiary. Bo to jest nierozerwalny związek tych dwóch elementów. Ale musimy sobie uświadomić, jak ważnym elementem naszego życia, tak wiecie, ja chcę to zamknąć, to sporo z tych informacji to nie będą nowe informacje, ale chcę je dzisiaj spiąć, chcę je tak podsumować, chcę je tak mocno w was osadzić. No, może użyję tego przykładu z tych świadectw, które padały. To jest o tym, co mówił Rafał. Często rozmawiam z ludźmi i oni mówią, oni narzekają. Oni się wylewają przede mną, tak? Narzekają, tego nie mają, to się nie udaje, tam porażka i tam w łeb, i to w łeb. I tak zadaję takie pytanie, czy wypowiedziałeś słowo? Mówię, bo przez te, nie wiem, 3 minuty rozmowy wypowiedziałeś bardzo dużo narzekania. Ulżyłeś swojej duszy, swoim cierpieniom, tak? W jaki sposób ulżyłeś? Ale czy wypowiedziałeś w którymkolwiek momencie swojego życia, danej sytuacji, czy wypowiedziałeś słowo? Większość osób mówi dopiero, no dobrze, to zrobię, to będę robić. Jakoś to umyka. Jakoś umyka ta świadomość tego, jak ważne jest, aby powiedzieć słowo. Jaką to słowo ma moc. Że na początku było słowo. Słowo było.
I nic bez słowa nie powstało z tego, co powstało. I nic bez słowa nie powstanie. Ludzie przeżywają swoje rzeczy w myślach, swoje życie, przepraszam, w myślach. I myślą, że Bóg coś zrobi, że ta myśl, ona się zacznie coś z nią robić, tak? Ale wiecie, przecież jest jedna zasada, którą znamy doskonale. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. Jeśli w coś wierzę, tak, to uwalniam słowo. Uwalniam słowo. Nie myślę sobie i czekam. I czekam. Zadziała, nie zadziała. Ale powiem, ja wierzę w to. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. I teraz chcę wam pokazać parę takich elementów po kolei. Ewangelia Marka, 9 rozdział, wersety 9-10. A gdy zstępował z góry, przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I teraz bardzo ważna rzecz. I zachowali to słowo u siebie. Mówiłem o tym dzisiaj na uwielbieniu. To słowo zachowali jest też tłumaczone jako zatrzymali. Oni podjęli taką decyzję, że oni zatrzymują to słowo, które usłyszeli. Zatrzymują to. I to właśnie chodzi o to, że to jest pierwsza rzecz, jaką należy zrobić po spotkaniu ze Słowem. Po usłyszeniu Słowa. Podjąć decyzję, że je zachowuje. Zatrzymuje je. Wiele osób tego nie robi. I mówiłem wam o tym dzisiaj na uwielbieniu. Wiele rzeczy, słowo jest takie emocjonalnie przechodzi. Zobaczcie, to jest tak. Jestem na uwielbieniu. Sialalala. Idzie słowo. Przechodzi mi tutaj, ale mi teraz fajnie jest to słowo. Ja go nie zatrzymuję i ono ulatuje. Nie zatrzymałem słowa. Nie zatrzymałem go. Nie zachowałem go. Kurczę, czemu tak na uwielbieniu, tak fajnie? O 19:30 już nie. Wiele osób, na przykład dlaczego też zapytałem o ten przełom i o to, żeby powiedzieć o tym publicznie. Ilu z was, założę się, że są takie osoby i to nie jedna, na spotkaniu przyszło coś, ale zrobię tak, tak, teraz to zrobię tak, tak, tak mocno, tak w ogóle, nie no, teraz to zmieniam. A w poniedziałek jakby, kurczę, prysło. No nie ma. Już widzę bardziej te okoliczności. Już to nie jest takie proste. W niedzielę na uwielbieniu to było banalnie. Tak! Ale w poniedziałek nacisk okoliczności, tak? Nie zachowałem słowa. Poznałem je intelektualnie. Doświadczyłem emocjonalnie. Fajnie mi się przez chwilę zrobiło. Fajnie by było, ale go nie zatrzymałem. A to jest indywidualna decyzja każdego człowieka. I teraz ten fragment czytam razem z Ewangelią Jana 8:51. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli... Amen, amen, czyli to jest mocna wstawka od Jezusa. Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. I to zachowanie, wiecie, bo to trzeba dobrze rozumieć, jeśli tak nada mu rangę, będzie o tym rozmyślał, wracał w swoim życiu, tak? Będzie w nie wierzył, będzie je przeżywał, będzie je czynił. I teraz zobaczcie, tu nie chodzi o to, tylko ludzie mówią, tak, dobrze, to tam pójdę do nieba, no ale narodziłem się do nieba, narodziłem się na nowo, czyli idę do nieba. Tu chodzi o to, że ten nie dostąpi również żadnej porażki na ziemi. To jest to słowo, śmierci nie ujrzy na wieki. To jest wnioskowanie logiki z większego na mniejsze, tak? Skoro nie ujrzy na wieki śmierci, to i porażki, która zawiera się w śmierci, nie ujrzy, nie doświadczy. Skoro na wieki, to i dziś tutaj. To jest prosta recepta. Zamiast narzekać, tak, i uwalniać ileś tam słów, po prostu zachowaj słowo. Zachowaj słowo. To są mocne rzeczy. Bo chcę wam w ogóle dzisiaj tak dobitnie pokazać, że my nie mamy w swoim życiu nic więcej niż słowo. Uwierzyliście w Boga, którego nie widzieliście naocznie i poznajecie Go jako słowo, jako osobę i jako słowo, ale to jest jeden byt. Nie można powiedzieć, że słowo jest za małe, że potrzebuje czegoś obok słowa.
Słowem jest Chrystus. To jest tak ważne. Tak ważne, żeby Go znać. Tak ważny jest teraz też ten cykl a propos Jezus Chrystus, człowiek i Bóg. Trzeba Go znać. Nie po to, żeby się popisać w kościele. Nie po to, żeby coś wyrecytować. Po to, żeby mieć w ogóle skuteczne życie. Żeby nie odnosić też porażek. W ogóle, żeby... Wiecie, no to jest szeroki temat. I teraz 1 Jana 2,5 dalej. Lecz kto zachowuje słowo moje... I teraz w rozumieniu żydowskim, żebyście dobrze wiedzieli, to słowo właśnie zachowuje, to oni, u nich w kulturze jest odbierane czyni to. To jest równa się. Zachować słowo, czynić to. Wykonywać. To już nie jest w sferze tylko i wyłącznie przeżywania. To są te pierwsze elementy, które prowadzą do tego, ale to jest zachować, czyli czynić tak. Czyli on, to jest tak. Kto zachowuje słowo Jego, czyli czyni to, co mówił Chrystus, w tym prawdziwie dopełniła się, wykonała się, osiągnęła swój cel, miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy, tak? Po tym, tak, kto czyni tak, jak On, w tym osiągnęła swój cel i dopełniła się miłość Boża. To są ważne rzeczy. To jest tak, jak rozmawialiśmy dzisiaj a propos tego znać kogoś, nie? Na uwielbieniu. Naprawdę, to są rzeczy, które my nie możemy, bo znaczy, to się tak, tworzy się taki język kościelny, nie? Znasz Jezusa? Co oznacza znasz Jezusa? Nie? Znasz Jezusa to może być tak, czy słyszałeś na religii o Jezusie, czy masz obrazek z Jezusem, no bo ludzie tak kojarzą. Przecież tych ludzi, ilu znacie znajomych swoich na Facebooku? Bo ja mniej niż 10%. Naprawdę. No, ale ich nazwa to znajomi, jakbym ich znał. Nie. Wielu z nich nie znam kompletnie. Mniejszość znam. A jeszcze w tym rozumieniu prawdziwym, że doświadczam go w intymny sposób, no to krąg się zawęża. Tak? I później to hasło, wiecie, znam Jezusa. Tak, znam Jezusa, okej, to brat nasz. Ja nie wiem. Doświadczasz go intymnie? To, co mówiliśmy, rozpoznajesz? Po zapachu? W różny sposób. Jego obecność? Że jest? Wiesz, jak przychodzi? Obecność, powiedzmy, jak się zmienia, no bo On jest w tobie, to nie w takim znaczeniu mówię, ale mówię teraz o pewnej formie namaszczenia i chwały, która jest podnoszona. Rozpoznajesz to? Żyjesz blisko? Znacie się? Komunikujecie się? Swój język? I dalej to słowo, które mówiłem z 1 Jana 2,5 razem z Ewangelią Jana 14, 23-24. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Kto mnie nie miłuje, ten słowa mojego nie przestrzega. Czyli wiecie tak, bo z tych definicji to my takich tam słyszymy masę, ale miłość to stosowana, czyli praktyczna wiara w słowo. Stosowana. Ona ma coś do powiedzenia. To jest... Miłość to stosowana, praktyczna wiara w to słowo. I tę miłość widać, kochani. I teraz chcę wam coś pokazać jeszcze, bo to jest taki fragment, który bardzo często jest cytowany, jeśli chodzi o nawracanie ludzi. Rzymian 10,8. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. I tak właśnie, tylko ta zasada duchowa, ona nie dotyczy tylko nawrócenia i nowego narodzenia, tylko całego naszego życia. No gdzie zamieszkało słowo, tak? Słowo zamieszkało w twoim duchu. To słowo w ogóle, że blisko ciebie jest, to jest takie łopatologiczne, bo ludzie krzyczą, Boże, nie widzę cię, nie słyszę cię, gdzie jesteś? To jest takie blisko twojej duszy, która piszczy teraz, blisko. W tobie jest, w tobie, bardzo blisko, nie jest daleko. Bóg nie jest daleki, Bóg jest bardzo bliski, jest w tobie, jest zjednoczony z tobą, razem jesteście tutaj. Ale dusza, jak nie kuma, to blisko, blisko, blisko. To jest taka podpowiedź. A ludzie próbują się usprawiedliwiać, że coś, co u nich nie działa, ale wiecie, co jest? Oni przestali często w to wierzyć. Przestali wierzyć w to, że są zjednoczeni ze Słowem.
że jest blisko ich umysłu. Weszli w jakiś nurt intelektualny. Poszli jakąś tam inną drogą, próbują Boga w to ubrać, obarczyć Go odpowiedzialnością. Ale zasada jest ta sama. Słowo mieszka w tobie, jest bardzo blisko twojej duszy, bardzo blisko. Jest pytanie, na ile chcesz uwolnić tego słowa, na ile chcesz zgarnąć z ducha do duszy. Ale ludzie często przestają, wiecie, przestają kopać w słowie, przestają poznawać tego Chrystusa. Wpadają w jakieś religijne systemy różne, ale nie obcują intymnie, nie poznają Go. I przez to pojawia się to, nie znam odpowiedzi. Nie widzę Cię, nie słyszę. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To jest wejście w intelektualizm. 1 Koryntian 1,5. I żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko. We wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Potwierdzenie tego, tak? Gdzie mieszka słowo? W twoim duchu. Masz w nim dostęp do słowa, tak? Nie są dalekie. Tylko pytanie właśnie, czy umysł człowieka nie jest barierą? Czy nie jest blokerem? Spędzasz czas ze Słowem? Z Chrystusem? Doświadczasz Go intymnie? Nurkujesz w Nim? I przez to zmieniasz swoje myślenie? Przecież jak się skoncentrujemy w Chrystusa, żeby kopać w Nim i poznawać w ogóle, jaki On jest, to przecież nasze myśli będą tym przesiąknięte. Czy to jest normalne? Bo my ukierunkowujemy wtedy całego siebie, również nasz umysł w to. I zmienia się myślenie. Tak zwane uświęcenie przez posłuszeństwo prawdzie. Rzymian 10:17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Tutaj Paweł wskazuje, że aby ludzie uwierzyli, oni muszą najpierw usłyszeć to słowo, tak? Dlatego też, wiecie, głosimy Ewangelię. Cel jest nawrócenia, tak? Dlatego też nauczamy słowo, czy człowiek jakby indywidualnie poznajemy to słowo, no bo chodzi o jakość i skuteczność naszego życia i służby. Kiedy głoszę teraz do was słowo, a wy go słuchacie, wasza wiara jest pobudzana. Zdecydujecie, czy zatrzymacie to słowo. Każdy z was indywidualnie. Zdecydujecie, czy je zatrzymujecie. Ale kiedy je zatrzymacie i będziecie też wypowiadać, to będziecie też budować stale swoją wiarę. Będziecie ją budować. To już nie będzie nauczanie z Kościoła. To będzie wasze zdanie i wasza wiara, bo zatrzymaliście słowo i uwierzyliście w to słowo i zaczęliście je wypowiadać. Hebrajczyków 4,2. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Właśnie o to chodzi. Musimy uwierzyć w to słowo. Musimy uwierzyć. Być pewnym tego słowa. Bo tamci też słyszeli, ale nie było wiary. I teraz chcę wam coś pokazać. Z Ewangelii Marka. A propos przypowieści o siewcy i o czterech rodzajach gleby. Słuchajcie, tam jest napisane. Oto wyszedł siewca, aby siać. Wiecie, słowo ma bardzo szerokie zastosowanie. My często mówimy o tym tak naprawdę, jeśli chodzi o ewangelizację, tak? Że siewca idzie, aby siać. Ale to nie jest tylko takie znaczenie. Rolą siewcy generalnie jest to, aby siać. Ma jakieś pole, na którym musi zasiać ziarno. Ma jakieś miejsce swojej odpowiedzialności w życiu, na przykład duszę swoją, i ma jakieś miejsce swojego wpływu. To jest jego pole. Jego pole. Jak człowiek się rozwija, rozpoznaje, to pole też się zwiększa. Ale zasada się nie zmienia. Siewca. Oto wyszedł siewca, aby siać. I teraz dalej.
W Ewangelii Marka 4,14 jest napisane: siewca rozsiewa słowo. Czyli każdy człowiek ma swoje pole, ma swoje miejsce odpowiedzialności i ma swoje miejsce wpływu, na którym ma siać słowo. W Ewangelii Mateusza 13,37, a on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy, tak? Jezus to siewca. Siał słowo, sieje słowo. I Kościół ma siać słowo. I to jest, jakby to jest proste. Ludzie zastanawiają się, dlaczego śpiewałem w niedzielę, że jestem zwycięzcą, a we wtorek zaliczyłem strzała. Dlaczego, tak? Zachowałeś słowo? Zasiałeś słowo? Uwierzyłeś w to słowo? Potraktowałeś jako ostateczność to słowo? Czy w jakikolwiek sposób nadałeś rangę i możliwość wpływu na ciebie okolicznościom? Temu, co ktoś powie, co się wydarzy, zjawiska, nie wiem, różnego rodzaju zewnętrzne? Chodzi o to, że musimy znać słowo, czyli doświadczać go intymnie. Intymnie znać słowo. Znać prawdy. Musimy być nimi przesiąknięci tym, co Chrystus mówi, robi w ogóle. Jakie ma zdanie, jaki ma pogląd w tym temacie. Musimy to znać intymnie, doświadczać. Dalej musimy to zachować, czyli zatrzymać to w sobie. Tak? Musimy podjąć taką decyzję. Musimy dalej w trzecim kroku wypowiadać to słowo i wierzyć w to słowo. I nic innego nie jest potrzebne. W drugim Tymoteusza 4,2 Paweł pisze do Tymoteusza tak: głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny i niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. On mówi do Tymoteusza jako do człowieka służby. Ale my jesteśmy ludźmi służby. To taki kościół. Kościół mocy i kościół służby. Więc jak najbardziej to słowo bierzemy do siebie. Czyli mamy też głosić słowo zawsze, ale tak samo jak każdy tak zwany zwykły wierzący, powinniśmy je wypowiadać zawsze. Mamy wypowiadać słowo w każdy czas. Dogodny i niedogodny. A prawda jest taka, często, że jak ludziom jest dobrze i się czują bezpiecznie, to zapominają o to, żeby wypowiadać słowo. No po co, przecież jest dobrze, nie? Lecimy jakoś, super, nie? Później przychodzi strzał i o kurczę, o co chodzi w ogóle? Straciłem orientację, nie? A jak jest niedogodny z kolei, to przez to, że gdzieś tam pogubili orientację wcześniej i zeszli z pewnej drogi, to przychodzi lęk. I słowo nie jest wypowiadane z wiarą, tylko to ma być takie właśnie zaklęcie, że powiem słowo, ja w nie nie wierzę, ale to musi być mechanizm taki antylękowy. To tak nie działa, mamy wierzyć słowo, zatrzymać i uwierzyć. Utożsamić się mamy z tym słowem. My mamy być tym słowem, mamy się stać tym słowem. Każda nasza myśl, każdy nasz pogląd i co za tym idzie, czyn, który jest widoczny w realu, ma być tym słowem. A nie, że my teraz pójdziemy i teraz, Panie, ja modlę się i rzucamy to słowo. I to trzeba pamiętać, w każdy czas, dogodny i niedogodny, w dogodny głosimy słowo, bo tylko w ten sposób żyjemy. No, w granicach, w ramach słowa się poruszamy. I przeczytam wam teraz dłuższy fragment. Bądźcie skupieni. 1 Koryntian 15, od 32 do 46. I tu Paweł rozmawia na temat zmartwychwstania. I tu padają pewne elementy, ja chcę wam to przeczytać, całe. A propos tego, o czym mówimy, słowa. Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie. Albowiem niektórzy nie znają Boga, nie doświadczają Go intymnie. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Ale powie ktoś,
jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry, zwróćcie teraz uwagę, to, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca. I inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. I teraz? Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Ile razy złamałem na tym zęby? Ile razy przychodziłem do tego wersetu intelektualnie? I mówię, Boże, w ogóle dużo tych informacji. Dużo, tak jak mówię, czemu on to tak zestawił? Czemu to z tym? Czemu tamto? Mówię. Ale mówię, nie. Kopara? Kopiemy. Kopiemy, kopiemy, nie zostawiamy na później, kopiemy. I kiedy tak napierałem, takie wyostrzyły mi się kilka takich fragmentów. Przeczytam jeszcze raz te fragmenty wyostrzone. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze, a to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się jako ciało cielesne, bywa wzbudzone jako ciało duchowe. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, a potem dopiero duchowe. I przyszło takie pam. Przyszło objawienie. Żeby coś duchowego ożyło, coś cielesnego musi umrzeć. I to jest zasada. Odkąd to pojąłem, zacząłem więcej jakby rozumieć. Zaraz wam to wyjaśnię. Żeby coś duchowego ożyło, coś cielesnego musi umrzeć. Umrzeć. Chodzi o to, że ludzie, idąc do Boga w jakimś temacie, mówią, ja ci wierzę, ale mniej więcej tu, z tyłu głowy, mają schowany plan B. Na wypadek, gdyby się nie udało. Na wypadek, gdybym dostąpił porażki. To jest takie miejsce, które ludzie spychają. No przecież nie powiem, że jestem hipokrytą. Powiem, że wierzę, ale ono tam gdzieś jest. Jest tam. Jakiś taka wizyjka na plan B. Oczekują od Boga pewnych fajerwerków, nie wierząc mu. Dlaczego nie wierząc? Bo wiara jest pewnością. Wiara jest zero-jedynkowa. Reszta to niedowiarstwo. Wiara wyklucza plan B. A plan B wyklucza wiarę. I nie możemy być hipokrytami oszukującymi samych siebie. Jeśli mam plan B, w czymś tam się poruszam, w innej zasadzie może na miejscu zastosuję jakąś wiarę, jakieś prawdy znam, ale w tym temacie mam plan B. Ja dopuszczam plan B, więc nie wierzę ci, Boże mój. Bo wiara nie jest na 99%. Nie wierzę ci w tym momencie. I to jest ważne, żeby sobie to, żeby sobie w ogóle to uświadomić, tak? Musimy wierzyć w Słowo i musimy wypowiadać Słowo. Słuchajcie, każdy z nas zewsząd, świat próbuje na nas napierać. Jesteśmy otoczeni tak naprawdę tą widzialną rzeczywistością, tak? No jej doświadczamy wszędzie tak naprawdę. I
tymi jej regułami, trendami, kierunkami. Dam wam przykład. Teraz, kiedy znaleźliśmy z Julitą dom w Milanówku i postanowiliśmy zrobić szybki ruch i szybko sprzedać nasz, ludzie w dobrej wierze mówią do mnie: nie sprzedasz teraz, wiesz, teraz to nie jest taki czas. Teraz jest, nadchodzi kryzys, ludzie trzymają swoje pieniądze, wiesz, pieniądz jest w ogóle drogi, brak kredytowania. Ja się śmieję z tego, wiecie? Bo ja już sprzedałem i nawet bez negocjacji. Rozumiecie? W ogóle nie obchodzi mnie to. Co mi to obchodzi? Ale tak jest. Ludzie się dowiadują i oni nawet, im się wydaje, że mają w ogóle dobre intencje. No ale to świat. Świat, jego trendy. Co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi, jak ja sobie wbiłem do głowy, że moją rzeczywistością jest Chrystus. To jest moja rzeczywistość. To jest moja rzeczywistość. Więc co mnie to obchodzi? To, co się dzieje gdzieś tam na zewnątrz. I coś wam powiem. Przekląłem plany B w swoim życiu. To jest bardzo ważne. Kiedy wiesz, że tam to jest, ten taki, no, mówisz, instynkt samozachowawczy, no przecież trzeba żyć. I to jest. Stań i powiedz: przeklinam ten plan B. Niszczę cię teraz. Upadniesz. Rozwalam cię teraz. Unicestwiam cię. Nie istniejesz. Nie ma planu B. I bądź w tym szczery. Nie kombinuj. Nie kalkuluj. Wiecie, ale ja zrozumiałem, że to o to w tym chodzi. Tak postanowiłem, że jeśli mamy żyć tak, że postanowiłem nie mieć nic więcej w swoim życiu niż Chrystusa ukrzyżowanego i Chrystusa zmartwychwstałego, to nie ma inaczej. Inaczej jest jakaś religia. Inaczej jest jakaś ściema. Inaczej jest nic więcej. Nic więcej. I teraz po ludzku to bardzo nieodpowiedzialne. Przeklinasz plany B. Oj, jakże ryzykujesz. No ale zaryzykowałeś dzisiaj, powiedzieliście. Stawiam wszystko na jedną kartę. Wiesz, że mówiąc takie słowa, rozwalasz wszystkie inne karty. Jeśli robisz to świadomie, rozwalasz każdy plan B. Trzymaj się tego słowa. Tam nie ma bezpieczeństwa. To jest pozorne, intelektualne bezpieczeństwo. W tym wzrastamy od dziecka. Przecież nie powiesz tego komukolwiek ze świata, że spaliłeś plan B. Będą, że jesteś idiotą. Że się trzeba trzymać z daleka od ciebie, bo ty niebezpieczny jesteś. Jak ci zaufać? Jak ci zaufać? Jak ty racjonalne, intelektualne koncepcje w ogóle rozwalasz? No tak. To jest nieracjonalne. Ale chcę wam, a propos tego słowa właśnie, żeby coś duchowego ożyło, coś cielesnego musi umrzeć. Co tu rozumiemy pod płaszczykiem tej cielesności? No intelektualizm. Wszelkie intelektualne podejście, które się nagromadziło w umysłach, nagromadziło się w duszach. Trzeba zaświecić na nie światło. I teraz żaden z nas, jeśli wierzymy w Słowo, nie może opierać się na intelektualnych koncepcjach, na intelektualnym rozumieniu. Nie może. Różny może być mieć ktoś próg bólu, bać się tego, ale nie może, jeśli idzie w stronę wiary. I zobaczcie, musisz to zabić w sobie. Musisz to zgwałcić. Rozumiecie? Od czasów Jana Chrzciciela gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Wiecie, co robią ludzie w takich sytuacjach? Rozmawiają z planem B. To ja usiądę, ja to przeanalizuję. Pomyślę. Słowo, ale ja wierzę w Słowo, Panie, ja jestem wierzący w Słowo. I tak analizują i dopuszczają. A tu nie o to chodzi. Zobacz. Żeby coś duchowego ożyło, coś cielesnego musi umrzeć. Weź to za łeb, weź nóż i podetnij gardło. Świadomie. I złóż to na ofierze. Odetnij. Zgwałć. Zabij. Nie bądź humanistą. Pogadam, poanalizuję. Zabij to.
to musi umrzeć. Bez litości. Niech ci powieka nawet nie drgnie. Zabij to. Zabij każdy głos wewnętrzny i zewnętrzny kierowany do ciebie, żebyś wszedł. No jakże tak możesz? Zabij to. Proroczu, wbij nóż. Niech leje się krew. Niech leje się krew. Zobaczcie, Ewangelia została sprowadzona. To wczoraj byśmy na tej ewangelizacji, tam matka prowadzi, tam, nie wiem, dziecko jakieś, bo tam szopka naprzeciwko, tam, no tutaj tam Pan Jezusek się urodził, tak po pupci poklepać generalnie to wszystko, nie? Sprowadzone. A on krew przelał. Krew przelał. Ale małego Pana Jezuska tam zobaczymy. Tam my tu głosimy Ewangelię w ogóle, konfrontujemy to wszystko, a tam Pana Jezuska w tej szopce zobaczymy. I chodzi o to, żeby w ogóle nie być wyrozumiałym do tego. Żeby nie być wyrozumiałym dla tych intelektualnych koncepcji. Żyjemy otoczeni atmosferą tego świata. Żyjemy otoczeni intelektualizmem. My musimy to zabić. Musimy zabić to, co cielesne, aby powstało to, co duchowe. Bardzo mi na tym zależy, abyście wzięli to poważnie. Na każdej linii frontu, jaką gdzieś tam macie w swoim życiu. Nie caskamy się, nie dyskutujemy, nie odkładajemy na później, nie zobaczymy, jak będzie, przecież wierzę. Rozpoznajesz plan B, wyjmuj dzidę, dźgaj. To jest koniec, umarło. Nie ma. Umarło, nie żyje. Zrób coś całkowicie przeciwnego do tego, co mówi ten intelektualny głos. Zobaczcie, musimy się skupić na obietnicy, na Stwórcy, na Słowie, tak? I musimy się tego Słowa uczepić. Nie tylko nie mając nic więcej, ale też nie potrzebując nic więcej. Musimy dojść do takiego miejsca, że mówimy, nie potrzebuję nic więcej. Nie potrzebuję namacalnego dowodu. Paweł miał wyuczoną głowę. Uznaje wszystko za śmieci. Nie mógłby. Intelektualizm adekwatny do tamtych czasów by go gonił. Próbowałby przejąć inicjatywę. Musiał to wszystko skalpować. I teraz, kiedy właśnie siejesz, wypowiadasz to słowo z wiarą, tak? Ono się zaczyna materializować. Już nie tylko jako słowo, tylko jako zmaterializowana postać, materiał. Spaliłeś plan B, coś spaliłeś jakieś coś cielesnego i to, co duchowe, może powstać. I siejesz słabości, a to zostaje wzbudzone w mocy. Przeklnij plan B w twoim życiu, naprawdę. Jeśli w coś wierzysz, przeklnij plan B. Powiedz, aby upadł całkowicie. Miej tylko słowo i na nim stań. I żyj nim zawsze i wszędzie. Ewangelia Jana 17:14. Jezus mówi w modlitwie, ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. To jakby kolejne potwierdzenie. Obietnice słowo nie ma nic wspólnego z intelektualnymi regułami, dowodami. Ludzie często tak robią, że biorą słowo i nie traktują je jako ostateczność, tylko zaczynają próbować coś dowodzić i analizować, stosując do tego intelektualne podejście. I powstają różnego rodzaju religijne hybrydy. Powstają takie dziwne twory. Trochę z prawdy, trochę z duchowości, trochę z cielesności, bo tak do tego podeszli. Bo bali się zaufać. Bali się zaufać, że słowo jest ostateczne. Bali się spalić to, co intelektualne. Bali się to zabić. Kiedy wierzysz w słowo, stajesz kontra zasadą tego świata. Właśnie stajesz w wyłomie. Wyłamujesz się z tego wszystkiego, tak? Nie będziesz miał w świecie popleczników. No jak? Przecież cały świat na tym buduje swoją mądrość, tak? Bo ludzie są cieleśni wokół i postrzegają intelektualnie. No jak mają postrzegać? Martwi duchowo, no jak mają postrzegać? Tylko tak. Oni mają czasami dobre intencje, ale musisz patrzeć, kto na ciebie wpływa. Kto do ciebie mówi. Bo jak mówi do ciebie człowiek,
No on może być wspaniały, może być erodytą, może być w ogóle naukowcem i tak dalej, ale ma martwego ducha, to on ci nie usłuży życiem. On ci w mniejszym lub większym stopniu, ale zasieje jakiś intelektualizm. Zasieje ci jakąś cielesność. Ewangelia Jana 8,37. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, mówi Jezus, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Ludzie cieleśni myślą intelektualnie i oni właśnie nie rozumieją żywego słowa. Ono nie ma punktu zaczepienia. No gdzie? Na czym się ma to słowo zaczepić? Jak duch jest martwy? Na czym ma się zasadzić? Na czym ma osiąść, tak? Ale też z drugiej strony znacie masę takich cielesnych chrześcijan. Znacie ich masę, którzy czytają Biblię intelektualnie, bo boją się zrobić krok dalej. Boją się, wiecie co tak naprawdę jest? To jest niedowiarstwo. Oni się boją uwierzyć. To opakują to, tak? Już jestem teraz, jestem nawrócony, jestem tej wyższej półki, bo jestem z tych nawróconych i teraz generalnie tutaj, tak? Będę czytał Biblię w ogóle tak intelektualnie i będę ją wykładał. Powiedz mu, że ma zabić plan B. Powiedz to człowiekowi, który mówi, zabij, zarżnij, zgwałć. Kiedy? Teraz. Wierzysz? Wierzę. Ale się okazuje, że wiecie, tych planów B jest 100. 100 dróg. Ale oczywiście Jezus jest drogą, jedna droga prowadzi do Pana, nie? To czemu w głowie masz 100? Czemu? Ale wiesz, one są tylko tak, na taką okoliczność. 99% postawiłem na tą główną drogę, a tamto to tak, wiesz, no takie, no tam, żeby do pit stopu zjechać w razie czego, nie? Nie ma na to miejsca. Nie ma na to miejsca. Dwa fragmenty. Efezjan 6,17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I razem z Hebrajczyków 4,12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolnić osądzić zamiary i myśli. To Słowo Chrystusowe właśnie. To co mówiliśmy na uwielbieniu. Czyli to obcowanie z Nim. Znajomość tego słowa, ta intymna, to, czyli tego prawdy i zasady, takie jakby przeżywalne, one jakby są jak miecz dla otaczającej nas rzeczywistości. Coś, co jest, wiecie, dla świata niewyraźne, to teraz ty, kiedy jesteś wpatrzony w Chrystusa, to od razu wiesz. To cielesne, to duszewność, to się staje ostre. Było, wiecie, w jakiś sposób zlepione, jakiś placek z tego był jeden, tak? A nagle widzisz, kurczę. To w ogóle się odpycha od siebie. Odpycha się. Ale to właśnie jest, czyli trzeba w tym słowie, znaczy zżyć się z nim, wejść w nie intymnie, poznawać tego Chrystusa, przeżywać go, tak? I nie ma, i wiecie co to mówi? No nie ma problemu, że się pomylisz. Nie ma problemu, że wejdziesz w cielesność. Nie ma problemu, że odpłyniesz duszewnie. No nie ma problemu. Bo ty masz tego Chrystusa generalnie, to o, duszewne pioseneczki. Nie ma tu, nie wyczuwam tu zapachu słowa. Nie wyczuwam tu. Są emocje rozgrzane, tak? Ale gdzie jest słowo? Gdzie jest zachowane słowo? Gdzie jest prawda? Gdzie? Gdzie? I tak samo z cielesnością. Dlatego zobaczcie, to są wszystko mocne obietnice. To są wskazówki. To nie ma być takie, że o tam, tylko jakby stawiając na tą kartę, człowiek idzie, aha, to tak, okej, okay, to, o, to jest prawdziwe, dobra, idę, tu jest, śpiewaliśmy, drogą na sam szczyt, ale jak tą drogę rozpoznać? No właśnie w taki sposób, żyję sobie z tym Chrystusem w ogóle, postanowiłem nie mieć nic więcej niż Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, tak, olewam wszystko inne, idę sobie, tak, sobie nurkuję sobie tam w nim, o, tutaj jest, tak, tu jest, dobrze, tu jest, nie, tu jest to i dochodzę na szczyt. A po drodze 2 miliardy dróżek, skręć duszewnych, cielesnych. Drugi Koryntian 9,6. Ważna zasada. Opowiadam wam, kto sieje skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Słowo jest uniwersalne, tak? Często jakby mówimy o tym w zasadzie finansowej, jak najbardziej. Ale przed chwilą powiedzieliśmy, tak? Siewca sieje słowo, tak? Jak siejesz słowo w swoim życiu?
skąpo czy obficie? Słuchajcie, bo to jest zasada duchowa. Kto sieje skąpo też rządź będzie. Tu nie ma może. To jest zero-jedynkowe. Skąpo siejesz słowo? Skąpo też zbierasz. Obficie siejesz słowo? Obficie zbierasz. A co robi masa ludzi? Jestem wierzący, więc oczekuję obfitych plonów, ale zasiew u mnie marny. Ale Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest ponadnaturalny, wiesz. Dla Boga nie ma niczego niemożliwego. No właśnie to jest niemożliwe. To jest rzecz niemożliwa. Bo dał ci zasadę i nie chcesz być jej posłuszny. A jak nie chcesz być posłuszny, to ponosisz tego konsekwencje. Jak siejesz? I Galacjan 6,8, tak? Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Po pierwsze, to jest w ogóle intencja, a po drugie, w co siejesz? W co siejesz? Na czym stajesz w swoim codziennym życiu? Bo jeśli siejesz w cielesność, czyli siejesz w intelektualizm, czyli tak naprawdę, zamiast uwalniając wiarę w słowo, to ty jakby nurkujesz w intelektualną analizę, tak? No to będziesz się karmił doczesnością i prawami tej ziemi. Będziesz się karmić jej skażeniem. No bo taka jest natura, bo w tym nurkujesz. Natomiast jeśli siejesz w prawdę, wymiar ducha, w słowo, w obietnicę, to moc zmartwychwstania przeniknie daną dziedzinę, tak? Tak jak powiedziałem, żeby coś duchowego ożyło, coś cielesnego musi umrzeć. Więc nie tylko, słuchajcie, nie podnosimy intelektualizmu do wymiaru nadrzędnego, bo to jest jasne, ale nie traktujemy go też jako w ogóle partnera do rozmowy, partnera do analizy. Nie traktujemy go tak. To są inne w ogóle, to inny świat. To inny świat, to nie nasza rzeczywistość. Naprawdę. Wiecie, żeby nie klepać religijnie, że rzeczywistością naszą jest Chrystus. Jeśli jest Chrystus, to nie intelektualizm. Albo tak, albo tak. Hybrydy nie działają w tym wypadku. Więc trzeba ją zabić. Celowo to akcentuję. Nie chcę, żebyście byli wyrozumiali dla intelektualizmu i dla planu B. Jak coś widzisz, że tam tak ci delikatnie, no tam się korgol rozkręcił, tak, ale tak niekoniecznie trzeba tak bardzo iść, no to w ogóle spokutuj z tego. Znaczy, że coś cię trzyma, że czegoś się boisz. Czegoś się boisz. Nie czujesz się pewnie. Od tej strony to pooglądaj. Dlaczego? Dlaczego obawiam się tego, co on mówi? Dlaczego wydaje mi się to bardzo hardkorowe? Wiecie, to jest w ogóle z zachowaniem słowa też tak jest. Ile razy ja na przykład słyszę od ludzi po nauczaniu, nie od wszystkich, ale od niektórych na przykład, wiem, że tak, podchodzą i mówią, świetne słowo, ale mi w pięty poszło. Ale za tydzień, za dwa nie widzę żadnego owocu. Nie zachowali tego słowa. Tu i teraz przeleciało, tak przeleciało i wyleciało. Fajne było tu, takie. A mi nie o to chodzi. Ja nie startuję w żadnym konkursie, wiecie. I to w ogóle, to nie tak. Mnie budują budowane życia, w ogóle ja to przeżywam, to jest moje życie, tak? Ja wolę zobaczyć owoc niż usłyszeć pochwałę, która jest ulotna, tak? Dlatego mi zależy na tym, żeby to nie były postanowienia niedzielne, postanowienia noworoczne, tak? Dobrze, zabijam intelektualizm. Ale w autobusie albo w samochodzie już nie. Już inaczej, bo jest inna rzeczywistość. Coś wam chcę jeszcze pokazać a propos tego. Ewangelia Łukasza 1:19-20. Tam, gdzie przychodzi anioł do Zachariasza. To w ogóle fajny fragment taki, mocny. A odpowiadając, żeby nie czytać całej historii, to ją trochę skrócę, a do tej części, która jest istotna dla nas teraz tutaj dzisiaj. A odpowiadając, anioł rzekł do niego: Jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Co mu przyniósł? Słowo, tak? Dobrą nowinę. Słowo, powiedział do niego. Przyszedł, powiedział do niego
Słowo. Zachariasz był taki... I teraz anioł mówi dalej. Oto zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie. Bo nie uwierzyłeś słowom moim. To jest bardzo ważna zasada. Otoż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Jeśli człowiek nie wierzy w słowo, nie wierzy w obietnicę, to staje się niemową duchowym. Niemową się staje. Chcę wam to wytłumaczyć. Nie ma udziału w ponadnaturalnym w tej dziedzinie. Nie ma udziału. On może bazować tylko na naturalności, którą tam można do pewnych granic sobie rozwijać, tak? I teraz masę ludzi w takich sytuacjach próbuje mieszać w to Boga coś tam, że tego nie ma, że Bóg ma plan, że coś tam się gdzieś tam zadziało. Ale prawda jest taka, że on nie ma prawa głosu w tej sprawie, bo nie uwierzył w słowo. To jest mocne, ale prawdziwe. Otóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim. Nie miał Zachariasz prawa głosu w tej sprawie. Nie miał. Był niemową duchowym. Ewangelia Jana 12:48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. I tu rzeczywiście jakby Jezus na pierwszy plan mówi o ludziach w zakresie zbawienia, czyli pójścia do nieba w tym kontekście, tak? I sąd ostateczny. Ale ta sama zasada dotyczy ludzi narodzonych z Bożego Ducha, którzy staną przed Trybunałem Chrystusowym. To jest ta sama zasada, tak? To jest inny sąd. Tamten sąd ku życiu i ku śmierci, ten sąd ku nagrodom. Jednym z kryteriów będzie posłuszeństwo prawdzie, czyli praktyczna wiara w Słowo. Tak jak powiedział Jezus, tego Słowa, one, kto mną gardzi, nie przyjmuje słów moich, nie zachowuje ich, nie zatrzymuje, powoduje, że one krążą jak jakaś emocja, ulatają, nie żyje tym, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie. I przed Trybunałem za takie rzeczy będziemy też odpowiadali. 2 Koryntian 1:18-20. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tak, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Człowiek, który wierzy w Słowo, musi wierzyć, że Bóg jest wierny. Musi w to wierzyć. Że Bóg jest wierny i uczepić się tego Słowa. Tego Słowa. Musi być pewien tego, że każda obietnica ma dla nas swoje tak w Jezusie Chrystusie. Każda obietnica, o której czytamy. Jesteśmy dziedzicami najlepszego przymierza. Najlepszego przymierza. Intelektualnie w ogóle go nie rozumiemy. Intelektualnie nie jesteś w stanie wytłumaczyć nikomu swojej pozycji przed Bogiem. Nie jesteś w stanie. To przerasta intelekty. Przerasta. Nie możemy do tych rzeczy, do duchowych rzeczy przykładać. Musimy właściwą miarę. Nie możemy podchodzić w sposób gdzieś tam intelektualny do tego, tak? Nie ogarniamy tego. Ale musisz tu uwierzyć, że każda obietnica, te, które przeczytałeś też tutaj, czy przeczytałaś, tak? One mają swoje tak w Chrystusie Jezusie. Zachowujesz to słowo i idziesz, i robisz kroki, i palisz plan, i palisz wszystkie plany B. Palisz, niszczysz, zabijasz, nie rozglądasz się, idziesz, idziesz. Jak to było dzisiaj powiedziane? Spokojem w głowie. Jak to możliwe? Świat się boi, a ty idziesz na front, tyle rzeczy napiera, ty w ogóle jakiś taki luźny jesteś. Śpisz dobrze. Jesz dobrze. Wszystko tak. I
Same sukcesy. I ciągle gdzieś tam przesuwasz granicę frontu. A w głowie tak w ogóle? Tak fajnie? Tak luźno? Jakoś tak? O czym myślisz? O, w sumie to o niczym, dobrze mi. Nie ma kołowrotka? 2000 myśli. Strzelają, krążą, odbijają się w ogóle tu, ping-pong. Nie? Gdzie teraz, gdzie teraz? Kto serwuje? Kto serwuje teraz w ogóle? O co chodzi? O co chodzi w ogóle? O co chodzi, nie? Wiesz tak? Pierwszy Piotra 1,25, a słowo Pana trwa na wieki, razem z Ewangelią Mateusza 24,35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To są, wiecie, proste słowa, my je znamy. Ale wiecie, to fajnie, tak popatrzcie, to słowo jest wieczne. Zaczep się na wieczności. Zaczep się na tym. To, co intelektualne, nie jest wieczne. Bo ta ziemia zniknie i prawa znikną, tak? Ale to słowo jest wieczne. Nieograniczone czasem, tak? Tego się trzeba zaczepić. To jest ta perspektywa wieczności, ta perspektywa zmartwychwstania, że żyjemy tutaj, nie odpłynęliśmy, nie jesteśmy aniołkami fruwającymi na chmurkach, nie, bo żyjemy na tej ziemi, bo tu zeszliśmy, tak? Ale patrzymy na to z perspektywy wieczności, z perspektywy Chrystusa. Patrzymy na to wszystko. I teraz ten pierwszy Piotra 4,11, to takie jest, wiecie, ważne. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Gdzie w tym narzekanie? Gdzie w tym upust swoim emocjom? W ogóle jesteście gotowi, kiedyś się pomodliłem, tak? Z wiarą. Zachęcam do takiej modlitwy. Boże, jeśli nie będę mówił jak Twoje słowo, to chcę zamilknąć. Nie chcę uwolnić czegokolwiek, co nie jest słowem prawdziwym. Co nie jest słowem Boga. Nie chcę. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotowy w ogóle? Czy chcesz tak? Czy chcesz tak? No jak zarządzać tymi ozorami? Tak? No tam... Musiałem pomielić tym ozorem, ale od jutra już tak nie zrobię. Dzisiaj sprawujemy zarząd. Dzisiaj. Dzisiaj mamy moc i dzisiaj mamy wiarę. Dzisiaj możemy okiełznać w nas jęzor. Albo niech on zamilknie. I się nie odzywa. W ogóle czy rozumiecie też wagę tych słów, tak? Do waszego życia, bo słowem i wiarą otwieramy drzwi do swojego dziedzictwa, do tych wszystkich naszych błogosławień. Ja mówię, że to ja też tego nie ogarniam intelektualnie. Ja tu nie będę kozaka przed wami zgrywał, że ja jestem w stanie... Ja nawet nie chcę intelektualnie tego rozumieć. Jakby tego, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem w ogóle, jaki mamy udział w tym przymierzu. To jest większe niż każda moja koncepcja. Moja koncepcja w głowie może być taka... Więc ja sobie nurkuję tego Chrystusa, odkrywam kolejną jakąś tam granicę i tak patrzę, wow! I tu jest nieskończoność. I tam coś w ogóle... Wow, jakbym podszedł do tego intelektualnie, to od razu oznaczył jakiś sufit, nie? Więc to wszystkim, czego przeżywamy, to nasze dziedzictwo, ono nie jest ograniczone, chyba że ograniczymy je intelektualnie, nie? To jest tak, jak mówią ludzie, że wierzę ci Boże obfitości, tak? Ale obfitość ustanawiają na poziomie na przykład 3000 zł. No może tak ktoś ustanowić, nie? Bo każdy ma gdzieś tam swoją granicę, każdy ma jakąś tam swoją miarę wiary, ale chodzi o to, żeby się w tym rozwijać. Obfitość to nie jest 3000, to nie jest 10 tysięcy, to nie jest 3 miliony, to nie jest miliard dolarów. Jeśli mówimy o finansach, to też nie jest obfitość. A kto z nas wie, ile to są miliardy? Intelektualnie nie wiemy, no nie udowodnisz tego. No. Nie narysujesz wykresu, schematu na miliardy. Nie? Z drugiej strony, wiecie, bo to jest też ważne, kiedy mówisz inaczej niż słowo, odgrzeszysz. To prosta instrukcja, tak? A kiedy grzeszysz, otwierasz diabłu drzwi i tracisz orientację. I później jest tak, właśnie to, Boże, nie widzę Cię, nie słyszę, o co chodzi, tak? Gdzie w tym wszystkim? No ale dlaczego mówisz inaczej? Dlaczego mówisz inaczej niż słowo? No rozumiem. Jakaś przyszedł teraz taki emocje przyszły towarzyszące, żeby, no, że tutaj coś się nie udało, to, no ale czy te emocje towarzyszące temu zjawisku, one uzasadniają to, żeby nie mówić jak słowo? Przecież czytaliśmy przed chwilą, goście słowo w każdy czas.
dogodny i niedogodny. Tam nie ma ale, bo mi się tak tutaj chce, czy nie. Dlatego, wiecie, ludzie intelektualni, którzy są pojmowani, oni są tak postrzegani za mądrych tego świata. Im się, wiecie, ich się honoruje tutaj, ich się promuje. No tak, no bo ten świat taki ma prawidła. No to jak ich mają inaczej oceniać, no w ten sposób. Oni tak naprawdę są bardzo mocno, raz, zdemonizowani, dwa, zdezorientowani. Nie wiedzą, o co chodzi. I ci, którzy są w ogóle, wiecie, nienawróceni, no to oni są tam martwi duchowo, tak? Ale ludzie, którzy wybierają tą drogę, że oddają swoje życie Jezusowi, ale później żyją intelektualnie, oni też nie wiedzą, o co chodzi. No, nieraz rozmawialiście z człowiekiem gdzieś tam spoza zboru i prostej prawdy on nie wie, o co chodzi. On jakby intelektualnie nie rozumie. Nie rozumie, bo to intelektualne wszystko. Wnioski, dowodzenia, wszystko tutaj oparte na intelektualnym postrzeganiu rzeczywistości. To trzeba zabić, to trzeba zgwałcić. Wiecie, to szczególnie dla osób, które są, nie wiem, no wyedukowane, wykształcone, mają jakieś doświadczenie. Naprawdę, to trzeba po prostu wziąć wszystko, nazwać, wziąć za łeb, wziąć nóż i urżnąć. Urżnąć. Koniec. Nie ma litości. I ostatnia rzecz jakby ze słowa. Objawienie Jana 12:11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Wypowiadane słowo świadectwo nawrócenia, życia z Bogiem, cudów w naszym życiu, wiecie, przełomów, błogosławieństwa w naszym życiu, tak? Różnego rodzaju przejawów mocy. One demolują piekło. Demolują piekło. Powodują, że... Wiecie, zauważcie, jak ludzie ze świata też lubią słuchać świadectw. Świadectwami zaludniamy niebo. Nie popadnijmy nigdy w coś takiego, że już, wiecie, tak długo tam żyjemy z Bogiem, już, nie wiem, tu głosimy Ewangelię, żeby świadectwa swojego nie mówić. Ludzie muszą usłyszeć w ogóle nasze świadectwo. Muszą mu to usłyszeć. Bo ma to zarówno skutek w życiu naszym jakby osobistym, tak? Jak również właśnie jeśli chodzi o wpływ, nie? Bardzo mi zależy, żebyście wzięli to słowo poważnie dzisiaj. Chciałbym to tak powiedziałem wam, spiąć to klamrą, że... Bo my wiemy, wiecie, my już jakby nie przerabiamy tych tematów, że to jest słowo Boga, tam na pamięć, tutaj, tam... Nie. Ale teraz chodzi indywidualnie o każdego z nas. Jaki my mamy stosunek do tego słowa, tak? Powtórzę jeszcze raz te rzeczy, które dają się najważniejsze. Pierwsze, jak słyszysz słowo, zatrzymaj to słowo. Zatrzymaj je. Podejmij decyzję. Boże, ja decyduję zatrzymać się to słowo. Ja je zachowam. Ja będę nim żyć, tak? Zatrzymaj je. Później jakby zacznij uwalniać w niewiarę. Uwalniać w niewiarę. Zacznij je wypowiadać. Zacznij nim żyć. I pamiętaj, że żeby coś duchowego ożyło, coś cielesnego musi umrzeć. I ty będziesz wiedzieć, która sfera w twoim życiu nie rozwija się w taki sposób, jakbyś chciał czy chciała. I zobaczysz, jeśli będziesz chciała, zobaczysz to, gdzie wpuściłeś intelektualizm, gdzie on jest blokerem, gdzie on w jakiś sposób został postawiony, nawet jeśli nie na tronie, to na jakimś równorzędnym miejscu do dyskusji. Porozważajcie to. Wstańcie, pomodlimy się o to. Ojcze, ja modlę się o to słowo. Ja chcę, aby ono głęboko przeniknęło każdego z nas. Ojcze, ja modlę się teraz, aby to słowo zostało zachowane przez każdą osobę w Kościele. Aby mu nadana została właściwa ranga. Aby ludzie zgodzili się z tym słowem. Aby ludzie uwierzyli w to słowo. Aby ludzie wypowiadali to słowo i zaczęli nim żyć. Dziękuję Ci, Ojcze, że dałeś nam aż słowo. Że mamy słowo jako potwierdzenie Ciebie, że możemy dowiadywać się, jaki Ty jesteś, jaka jest prawda i możemy się zaczepić na tym, możemy się tego uwiesić. Dziękuję Ci, że z tego płynie moc, że z tego płynie zwycięstwo. Ojcze, ja zabezpieczam teraz języki każdej osoby tu w Kościele. Ja mówię, że ludzie u nas w Kościele mówią tylko tak, jak mówi słowo. Ojcze, my zabijamy wszelki intelektualizm. Wszelki intelektualizm. My go poniżamy, my go zabijamy.
Zgódź się z tym, jeśli już wiesz, jaka dziedzina wymaga zabicia. Zgódź się z tym. Nie odkładaj tego na jutro. Weź to słowo na poważnie. Zabij to. Zabij to, a zobaczysz owoc. Amen.